Także Duch Świętej Marii Magdaleny wznosi się już nad całą Warszawą, nad całą Pragą, nad bazarem Różyckiego Mydło i Powidło, proszę Państwa, Praga Południe, Praga Północ i nad Muzeum Getta, proszę Państwa, i wszędzie. A Cerkiew Świętej Marii Magdaleny to możesz odwiedzić i to szybko na tym skrzyżowaniu, gdzie jest otwierane właśnie metro, druga linia metra, ale to dopiero w grudniu, po południu, o tej samej porze. I katolicy okłamują, i Hanka okłamuje, i Żydzi. Wczoraj ponoć też w Muzeum Getta na premierze filmu, proszę Państwa, otwarciu festiwalu Żydów, filmów żydowskich niezależnych, miała być ponoć wódka, niespodzianki, że w ogóle miało być, och, i czego miałoby nie być, proszę Państwa, oczywiście to okłamali, no bo Żydzi zawsze okłamują, tak samo jak Szukaj i Oglądaj, Szukaj tego muzykalu, Diabelska Gospoda, no, Diabelska Gospoda, jak oni okłamywali ludzi w barkach, a że te bułeczki, a że to, i potem bułeczkę zjadłeś taką, za którą dużo trzeba było zapłacić, a ona była zatruta. Potem śmierć, potem oni pochowali, ale potem tak wszyscy do wszystkiego doszli, że ci właściciele tej diabelskiej gospody musieli krwią podpisać, proszę Państwa, że zrzekają się wszystkiego, barku i siebie. Także nie daj się oszukać, zwieść.